Pani doktor, dlaczego tak często boli nas kręgosłup? Tak naprawdę na te bóle kręgosłupa pracujemy przez całe życie. Pracujemy zarówno w pracy, jak i w domu, nie zachowując odpowiedniej pozycji, nie pilnując, żebyśmy prawidłowo siedzieli, stali, ale również wykonywali różne obciążenia, na przykład podnosili i dźwigali. Wielu ruchów nie wolno nam wykonać, dlaczego? Dlatego że one mogą wywoływać, nasilać zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa, przyspieszać powstawanie dyskopatii, co jest związane ze szczególną budową krążków międzykręgowych, czyli tak zwanych popularnie dysków, ponieważ są to struktury bardzo delikatne i bardzo wrażliwe na różnego rodzaju urazy, również mikrourazy, które powstają na przykład podczas skłonów. Konsekwencją takich zmian są zmiany również w zakresie układu nerwowego, ponieważ układ nerwowy jest częściowo związany z kręgosłupem. Rdzeń kręgowy mieści się wewnątrz kości kręgosłupa i jego pochodne, czyli nerwy rdzeniowe, muszą wydostać się ze struktury kostnej, jaką jest kanał kręgowy, pomiędzy kośćmi kręgosłupa na obwód. Tak więc jeżeli są zmiany zwyrodnieniowe w obrębie samych kości albo krążków międzykręgowych, wówczas bardzo łatwo o ucisk, a konsekwencją tego jest ból. I ból, czy w odcinku lędźwiowo-krzyżowym, czy w szyjnym, promieniujący do ręki, do nogi, do potylicy, jeżeli pochodzi to z kręgosłupa szyjnego, potem zawroty głowy. Także tych objawów wtórnych jest bardzo dużo. I to prawda, bardzo często nie zdajemy sobie sprawy, że jednak te dwa układy nerwowy i ruchowy mają wiele wspólnego. One w jakiś sposób się łączą, prawda? One poprzez swoją fizjologię, poprzez swoją budowę są nierozerwalnie ze sobą związane. Tak jak wspomniałam wcześniej, sam kręgosłup, sam układ kostny umożliwia nam wykonywanie ruchów poprzez obecność krążków międzykręgowych pomiędzy poszczególnymi kośćmi kręgosłupa, pomiędzy poszczególnymi trzonami kręgów. Ale również te trzony kręgów oddają łuki, które zamykają się, tworząc strukturę pustą, można powiedzieć, jaką jest kanał kręgowy. I w tym kanale kręgowym znajduje się rdzeń kręgowy, to jest jedna z części ośrodkowego układu nerwowego, która oddaje nerwy rdzeniowe, które z kolei podążają do kończyn górnych, do kończyn dolnych. Tak więc bardzo newralgicznym punktem jest przejście nerwu rdzeniowego w nerw obwodowy poprzez kości kręgosłupa. I jeżeli tam jest jakieś zwężenie, zmiana zwyrodnieniowa, zaczynają się bóle. Jak przebiega leczenie? Czy należy się go bać, obawiać w jakiś sposób? Leczenie takich dolegliwości bólowych, czy w odcinku szyjnym, czy lędźwiowo-krzyżowym, tak naprawdę jest zawsze takie samo. Zawsze staramy się zacząć od leczenia zachowawczego, od leków, farmakoterapii, zastrzyków, tabletek, ale to jest rozwiązanie czasowe. O wiele skuteczniejszym rozwiązaniem jest dobrze zaplanowana rehabilitacja, która jest zawsze długofalowa. Ale czasem bywa tak, że i ta rehabilitacja nie przynosi skutków. Wówczas pozostaje nam jedyne ostateczne rozwiązanie, jakim jest zabieg operacyjny. Jakkolwiek należy pamiętać, że jest to jedyne przyczynowe leczenie. Tylko w ten sposób możemy usunąć przyczynę dolegliwości. Przy czym nie należy tutaj zapominać o tych metodach rehabilitacyjnych, o których wspomniałam wcześniej, takich jak na przykład terapia manualna, która umożliwia pacjentom odsunięcie tego ostatecznego rozwiązania albo w ogóle zrezygnowanie z niego, ponieważ udaje nam się uzyskać poprawę w zakresie dolegliwości bólowej. W klinice pod tężniami taka terapia manualna jest możliwa, tak, prawda? Tak, jest możliwa taka terapia manualna. Mamy dość duże doświadczenia w tym zakresie. Bardzo dobrze wyszkolony zespół terapeutów manualnych, którzy pracują tak naprawdę wszystkimi dostępnymi metodami terapii manualnej. Jakkolwiek propagujemy w szczególności metodę Kaltenborna.